Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Łukasz Skiba i witam w kolejnym odcinku serii Rynkowe Tankowanie. Dziś w wersji solo, bez gościa i na nieco bardziej teoretyczny temat, bo porozmawiamy sobie o kwestii odczytu zapasów ropy naftowej. I nie będzie w tym nic odkrywczego, jeśli powiem, że dla wielu traderów elementem rynkowej rozgrywki kluczowym jest właśnie moment publikacji danych makroekonomicznych, który daje nadzieję, czasami złudne zresztą, na osiągnięcie bardzo szybkiego zysku. I nie inaczej jest w przypadku ropy naftowej. Inwestorzy z wypiekami oczekują na odczyt wielkości zapasów. I w dzisiejszym odcinku przybliżymy charakterystykę tych odczytów, bo co ważne, w ciągu tygodnia publikowane są dwa niezależne ze sobą odczyty, wtorkowy API i środowy EIA. Który jest ważniejszy i który powoduje większe wahania rynkowe, o tym w dalszej części nagrania. Oba wspomniane raporty prezentują informacje o poziomach zapasów amerykańskiej ropy naftowej, benzyny i innych produktów pochodnych. I z prezentowanych liczb można wyciągnąć wiele wniosków na temat zarówno stanu popytu, jak i podaży na rynku amerykańskim, czyli najważniejszym rynku dla cen ropy naftowej. Z lektury oczywiście dowiemy się, jak dużo ropy naftowej i produktów jest magazynowanych, czy dane zapasy wzrosły, czy spadły. To też obrazuje, przede wszystkim obrazuje dynamikę zmian, ponieważ od skumulowanych wartości ważniejsza jest zmiana z tygodnia na tydzień. I uzupełniając, ponadto dane sugerują popyt na ropę naftową według produktu i regionu, co jest mniej istotne już pod kątem tradingu, jak i także również monitorują stan produkcji ropy naftowej oraz importu tego surowca i produktów rafineryjnych. Pierwszy z raportów jest publikowany przez amerykański Instytut Paliwowy o 16 we wtorek, natomiast drugi EIA przez amerykański Departament Energii w środę. I mimo że raport API jest publikowany dzień wcześniej, to wydźwięk i kierunek obu raportów jest zgodny mniej więcej w 80-90%. I jeśli pojawiają się rozbieżności, tutaj trwają dyskusje, natomiast powód tych różnic wynika z faktu, że ankiety wysyłane przez EIA według wielu są obowiązkowe, a API to są ankiety dobrowolne. Na ogół oczywiście bierze w nich udział około 90%, czyli mniej więcej 550-600 uprawnionych podmiotów. Wyniki podmiotów, które nie wyślą ankiet lub jeśli API uznaje za fałszywe, są wtedy estymowane przez agencję. W przypadku drugiej agencji rządowej, jeśli komisja uzna, że ankiety EIA zostały wypełnione niezgodnie ze stanem faktycznym lub świadomie zmieniono dane, nakładane są ogromne kary. Na szczęście firmy zdają sobie sprawę z konsekwencji, więc bardzo rzadko EIA musi się uciekać do takich kroków. Różnice występują także w samej metodologii obliczenia wyników. Zdarza się, że API odrzuca dane, które jej zdaniem mogą być nieprawdziwe i wtedy używa do estymacji zwykłych średnich, natomiast EIA używa wykładzenia wykładniczego. To tak już w ramach naprawdę ciekawostki. I wszystko składa się na to, że dane EIA są znacznie bardziej trafne i stąd też reakcja na środowe dane i zainteresowanie traderów jest znacznie, znacznie większe. I zgodność obu odczytów również regularnie weryfikują eksperci portalu Oil Price. I jak widać na załączonym porównaniu zmian tygodniowych wielkości zapasów w 2020 roku, dane w szerokim ujęciu są zsynchronizowane, natomiast pojawiają się istotne rozbieżności. Tak jak tutaj przede wszystkim na początku stycznia mieliśmy prawdziwy roller coaster, ponieważ na początku obie agencje informowały o spadku, natomiast tydzień później, już 7 stycznia, czyli to jest w zasadzie pierwszy odczyt, API poinformowało, że zapasy ropy naftowej spadły, podczas gdy EIA dzień później opublikował informacje o wzroście. Kilka tygodni później ta sytuacja się odwróciła i tutaj eksperci Oil Price wskazują, że ta rozbieżność nie wynika ze sposobu zbierania danych, a z czasu w możliwych różnicach w czasie raportowania.
No i jak takie, gdzie znaleźć takie raporty? Oczywiście w wersji skrótowej, czyli to, co dla traderów jest najważniejsze, czyli wynik zapasów, zmiana zapasów ropy naftowej, zmiana zapasów benzyny i destylatów. Te dane są publikowane na popularnych stronach kalendarzy makroekonomicznych, jak Investing.com czy Forex Factory, których teraz oczywiście pokazać nie mogę z oczywistych przyczyn, natomiast dla osób, które chciałyby się zagłębić w temat, to niestety dane API są niedostępne dla szerokiego użytku. Natomiast jeśli chodzi o dane agencji rządowej, czyli EIA, są one publikowane co tydzień w bardzo szerokim zakresie. Natomiast my skupmy się na highlights, czyli na tym podsumowaniu odczytu w dwóch formach. Pierwszy jest w formie tekstowej i skupia się wokół najważniejszych danych z odczytu. A dla osób, które chcą nieco bardziej, głębiej zagłębić się w temat, to po niższym linku są dostępne dane w formie liczbowej. Oczywiście najważniejsza jest pierwsza tabela, bieżący odczyt, zestawienie z tygodniem wcześniej i zestawieniu w ujęciu rocznym. No i na koniec, oczywiście warto się zastanowić, jak wykorzystać te dane w tradingu. Oczywiście książkowo nadspodziewany wzrost zapasów nadspodziewany spadek wielkości zapasów powinien pchać cenę surowca w górę, natomiast wzrost w dół. Nie dzieje się tak zawsze, z różnych powodów, natomiast zwykle ma to swoje źródło w pozostałych odczytach w raporcie. Zdarza się, że wydźwięk liczby zapasów ropy ma przeciwny wydźwięk do odczytu spadku, do odczytu zapasów paliw i wtedy rynek może zareagować diametralnie inaczej, bo pokazuje to na przykład jakieś zawahania równowagi popytowo-podażowej, jeśli chodzi o wykorzystanie ropy naftowej. Natomiast z perspektywy własnego doświadczenia wiem, że również bardzo ważna jest obserwacja tendencji danego odczytu w raporcie i w tym celu bardzo pomocne są zestawienia przygotowane przez wspomniany już wcześniej portal oilprice.com, który w cotygodniowym newsletterze zestawia odczyt zapasów ropy i paliw z 5-letnim zakresem. Oczywiście na takim newsletterze można zapisać na stronie oilprice.com. Takie zestawienie przychodzi co piątek na maila. Są to bardzo fajnie obrobione dane, oczywiście nie tylko o samym stanie zapasów, ale także między innymi o wielkości produkcji w Stanach Zjednoczonych, innych kluczowych danych. Natomiast to, o czym wspomniałem, to właśnie te dwa wykresy. Pierwszy, wielkość zapasów w Stanach Zjednoczonych, oczywiście zapasów ropy. Szara chmura to 5-letni range, a niebieska linia to bieżący odczyt. Bardzo ciekawe wnioski można z tego wyciągnąć, przyglądając się w szerszym ujęciu. Analogicznie dla zapasów benzyny taki wykres jest publikowany co tydzień, między innymi właśnie w tym newsletterze. Oczywiście można go zdobyć na stronie internetowej EIA, ale ja odsyłam do newslettera Oil Price. Oczywiście na pewno Państwo chcieli posłuchać na temat poszczególnych strategii. Mam na to plan, żeby zaprosić gościa, który handluje na kontraktach terminowych właśnie z dużym wykorzystaniem odczytu EIA. Będzie to wywiad w języku rozmowa, bo nie nazywam tego wywiadem w języku angielskim, ale postaram się, żeby były napisy. Mam nadzieję, że uda się go zorganizować w krótkiej przyszłości. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.